Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie za darmo w Fortnite, wchodząc do sklepu z przedmiotami i wpisując Kucykacy pod przyciskiem Wesprzyj Twórcę. Dzięki za wszelkie wsparcie. Cześć, jestem Kucy, a dzisiejszy odcinek chowanego jest wyjątkowy, bo... Ho, to ja, święty Kucoła, i przychodzę do was z workiem, a raczej reklamówką z Biedronki, bo nie miałem żadnego normalnego worka pełnym prezentów. Głowa mnie swędzi od tej czapki. Organizuję dla was konkurs mikołajkowy, w którym możecie wygrać naprawdę fajne nagrody. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, zgarnie taką oto klawiaturę SteelSeries Apex 150, naprawdę polecam. Za drugie miejsce będzie można zgarnąć taką oto myszkę Rival 310 i ona swego czasu była najlepsza na rynku. Sam miałem okazję na nie grać i naprawdę mogę polecić. Osoba z trzecim miejscem też będzie miała świetną nagrodę, ponieważ będzie mogła wybrać dowolną jedną rzecz z mojego sklepu totalnie za darmo. I tak, nie przesłyszeliście się, otworzyłem sklep. Link do niego macie tutaj oraz w opisie, polecam zajrzeć. Znajdziecie w nim oczywiście koszulki i kubki, ale są też specjalne gadżety, takie jak portfele, czapki, pudełka śniadaniowe, plecaki, czy nawet kubki magiczne, które pod wpływem gorącego napoju zmieniają kolor i odsłaniają ukryty nadruk. Jeden z moich widzów o niku plnu.pl przesłał mi filmik z tym efektem, zobaczcie sami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać konkurs? Przede wszystkim subskrybować mój kanał, lajkować mojego fanpage'a, a także wspierać mnie w sklepie Fortnite z kodem Kucykacy. Jak już spełniacie te kryteria, napiszcie jakiś komentarz pod tym filmem, na przykład który przedmiot z mojego sklepu najbardziej wam się podoba i z jakim wzorem. Spośród tych komentarzy za tydzień będę losował 3 zwycięzców na streamie, którzy zdobędą wcześniej wspomniane nagrody. Powodzenia, a teraz przejdźmy do chowanego. Dobra, to będzie pierwsza runda w odcinku prawdopodobnie, więc wytłumaczę zasady. No więc tak, zasady są takie jak zawsze, to znaczy... macie 2 minuty na schowanie się, tym razem będą 2 minuty, a nie minuta, żebyście mogli wpaść na jakieś kreatywniejsze miejscówki i mieć więcej czasu, żeby się zastanowić, gdzie się schować. I tak, będę was szukał przez dokładnie 5 minut. Wygrywa ostatnia osoba, którą znajdę. Jeśli nie znajdę przynajmniej 2 osób, to wygrywają wszystkie, których nie znalazłem w wyznaczonym czasie. Ja będę krył przez 2 minuty, będę używał sobie licznika i poza tym to tak, nie możecie się zabijać, chociaż nawet nie możecie, bo jesteście w tym samym teamie, ale nie możecie też nic niszczyć, ani nic budować. Jak już znajdziecie sobie kryjówkę, musicie zostać w tym samym miejscu i go nie zmieniać. Zobaczmy odpowiedzi. 64 odpowiedzi, większość idzie na Oskiego. Lord Kaszka na trzecim miejscu, na drugim miejscu Koluk. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy macie rację. Kucykacy za twarz, dokładnie. O, w ogóle to będzie pierwszy chowany chyba na kanale, na którym będzie moja twarz. Ja tutaj, zaczekam sobie tutaj w środku schowany. Macie 2 minuty, chowajcie się. Start. No i dobra, czekamy. Dobra, szukam. Przypadkiem coś kliknąłem. Dobra, szukamy. Jak kogo znajdę pierwszego? Ene due like fake. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie pamiętam jak było dalej. Morba, borba, ósme smakę. O, co to? Okej, Koluk pierwszy zlikwidowany, zostały 2 osoby. Zobaczmy jak zakłady były. O, Koluk był na ostatnim miejscu, dobra, póki co, czat macie rację. Tutaj wolałbym nie schodzić. O, bo mogę przypadkiem do wyrwy wejść. Koluk tam wlądował. Koluk, jak już zginąłeś, to idź z tej miejscówki dalej, bo będziesz mi krokami przeszkadzał. Dzięki. Dobra. O, lepsza pompa. A i oczywiście portalów też nie można było używać, jakby co, żeby się przenieść gdzieś indziej. Myślę, że to oczywiste. Trudnie się nawet pochowali chyba. Znaczy nie wyświetla mi się, że mogę pisać PSC, ale główno telefon spróbuję na komputerze. A tu już byłem, okej. Może tutaj. Może tam się dało wejść. Kurde, widzę duży potencjał w tej miejscówce, jeśli chodzi o chowanego. Już mi piłką rzucił. Aha. Nie, to trochę dla mnie podpowiedź. Koluk, jak ty rzucasz tą piłką, to bana zaraz dostajesz. Okej, kto to? Wow, Oski wygrał. Oski, zostań tam, gdzie jesteś, muszę cię znaleźć. Dobra, ciszę Oskiego, bo w nagrodę będzie mógł coś powiedzieć. Ciszę, czy nie? Oski, powiedz coś. No. Okej. A ty mi zasad nie wytłumaczyłeś, frajer. Jak to? Co zrobiłeś? No bo ja użyłem portalu. No dobra, okej, Lord Kaszka wygrał. No bo nie powiedziałeś, no. Już myślałem. O nie. Dobra, i tak zostań tam, gdzie jesteś. Przecież to było oczywiste, żeby portali nie używać. No tak, z portalem to można by było gdzie indziej pójść kompletnie. Bez sensu to by było. Dobra, Lord Kaszka wygrał w takim razie. To mutuje Oskiego. O, Lord Kaszka, możesz coś powiedzieć jako zwycięzca? Pozdrawiam mojego kolegę Emila i... No i fajnie, że wygrałem. No, gratulujemy. Chcesz mnie zabić, prawda? Ach, nie chcę mnie zabić, uf. Okej, większość dostał Puchatek zdecydowanie, moderator. Wisteris dostał najmniej, procent się nie pokazuje. I Koluk na drugim miejscu. No zobaczymy. Okej, szukam. O Jezu, jak wolno teraz się tym lec. A, poszukajmy ich. A właśnie, licznik jeszcze. No start. Dobra, 5 minut, let's go. Zobaczmy na zakłady jeszcze tylko. Najwięcej daliście... Dobra, obstawiam, że Wisteris wygra, bo ma najmniej, a Puchatek będzie znaleziony jako pierwszy. Zobaczymy. W odwrotnej kolejności jak daliście, zobaczymy, czy mam rację. Będą się chowali po domkach raczej. Wait, muszę sprawdzać lodówki i takie inne miejsca. Bo często było tak, że ja wchodziłem w jakieś miejsce i nie znalazłem typka tylko dlatego, że on się jakoś tak dobrze pod kątem schował. Muszę się bardziej rozglądać teraz, żeby ich poznajdować wszystkich. Podejrzewam, że ktoś się schował na tym domku, bo on jest taki na uboczu. Ktoś pomyślał, że będę go sprawdzał jako ostatniego lub coś w tym stylu. To jest bardzo dobre miejsce do chowania się tak naprawdę. Ma duży potencjał. Jeszcze dachy muszę sprawdzić. Ach, shit. Nie da się. No tylko ja o tym wiem. Może oni znajdzie jakiś sposób. Okej. Tylko tutaj nie ma. To będzie mogło sprawdzić, kto ich wspiera. W sensie wesprzyj twórcę? Nie. Ale mogą sprawdzić, kto ich wspiera na YouTube. O! Koluk. Bardzo słaba kryjówka. Zawsze sprawdzą krzaki. Tylko Koluk, ale jak na 2 minuty mogę się bardziej postarać. Odleć gdzieś daleko, Koluk. Kurde. Powiem wam, że jest tyle zakamarków, że ciężko będzie ich wszystkich znaleźć w 5 minut. Naprawdę. Będzie mega ciężko. Wisteris. Dobra, czyli ci co obstawili Puchatka mieli rację. Obstawiliście Puchatek, Koluk, Wisteris. Czyli ani ja nie miałem racji, ani czat nie miał racji. Poszło w zupełnie trzecią opcję. Dobra. Tam stałeś? What the fuck? Serio byłeś tutaj? Wow! Byłem tak blisko, żeby cię znaleźć. Okej, kozak Puchatek. Odciszyłem, możesz coś powiedzieć. Troszeczkę z brzegu, ale się opłaciło tym razem. No, opłaciło się. I co, to tyle? Chcesz powiedzieć? Nie no, chyba nic szczególnego. Lepszy niż Oski, to się liczy. Lepszy niż Oski. Okej, dzięki za gierkę, pa pa! Mam bilet, więc dogrywka. Wow, bilet sobie kupił, żeby dogrywkę zagrać. Wow. Dobra, Oski, może być, nie ma problemu. O, pierwsza odpowiedź na Oskiego. Myślicie, że Oski tym razem wygra? No zobaczymy. Będę brał osobę z czatu. Będę też brał osobę z czatu, nie martwcie się. Dobra. Mamy na pierwszym miejscu Oskiego. Na drugim miejscu mamy Wunsza, spoko, to po tym co powiedziałem, i Bajdziok. Powiem wam tak, generalnie to obstawiam, że Bajdziok wygra, na drugim miejscu będzie Wunsza, a Oskiego znajdę jako pierwszego. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Dobra, minuta 50. Ej, mogę tylko tapować i podglądać. To sprawa. A, już widziałem zwierzę, widziałem. Dobra. Okej, szukam. Właściwie to od razu też resetnijmy. O, teraz będzie 5 minut na szukanie, idziemy. Firework puścimy. Dobra. Let's find them. Pff, serio. Bajdzioch! To jest najbardziej oczywista miejscówka. A właśnie, muszę wyciszyć wszystkich. Cyk, cyk, cyk. Dobra, lecimy z następną osobą. W ogóle ktoś na niego prychnął z zażenowaniem. Oski, czy to jesteś ty? Oski? Mówiłem wam, żeby stawiać na węża. Dobra, Wąż, zostań tam, gdzie jesteś. O, jakie strzały słyszałem, okej. Jest gdzieś tam. Fajny bloom. To koniec, zacząłeś od złej strony, oszukista. Nie, ale Oski, no jak to 2 minuty, to naprawdę słabą miejscówkę znalazłeś. Bo zawsze sprawdzam to miejsce. O, chyba widziałem ostatnią osobę. Gdzieś go słyszę, ale nie wiem gdzie. To kiedy się z lewej zaczyna? Zawsze od prawej, oszust. No tak. Gdzie jest Wunsz? Czyżby Wunsz miał zaskoczyć jakąś super dobrą miejscówką? Pamiętaj, Oski, cały czas jest dla ciebie szansa. Możliwe, że Wunsz się schował jakoś tragicznie. Jest mi przykro teraz. No nic ci nie poradzę. Jeszcze Wunsz mógł złamać zasady w tym stylu. I jeszcze możesz wygrać. Jakbym cię pierwszego znalazł, to byś nie miał szans, ale jako drugi jeszcze jest cień szansy. Już się zdarzało. O, okej. Dobra, Wunsz, możesz coś powiedzieć nagrodę, dawaj. Nie, nic nie powiesz? Okej, dzięki za gierkę. Idę dalej. No, praktycznie idą web w web. Najwięcej ma Korekson, na drugim miejscu Szymon, na trzecim Icon. O, ładnie, ładnie. Dobra, szukam. W sumie to mają teraz dużo więcej czasu przez to, że lecę w zwolnionym tempie. And I know that it's time to go. For you. Coś takiego, nie wiem. Okej, gdzie nie mogą być? Tu sprawdzałem. Okej, w tej chatce nikogo nie ma. Chyba, że jestem ślepy. Kurde, tylko żeby się nie pochowali jakoś dziwnie. Żeby nie musiał ich, kurde, potem wywalać za nieznajomość zasad. A, nie włączyłem tego. Dobra, załóżmy, że minęło z 20 sekund czy coś. O, ten krzak. Ale nikt się tu nie schował. Oni tam pewnie jak słyszą te strzały, to trochę zawał taki lekki. Najpierw sprawdzam na zewnątrz. O kurde, dobra. A, będzie eksterminacja. Patrzcie, nikt się nie schował na dworze. A sprawdziłem takie solidne miejscówki, sprytne takie. O, jednak ktoś jest. Icon, okej. Icon dostał głosów najmniej, więc jak na razie macie rację. Zobaczymy jak będzie dalej. Teraz musimy znaleźć Szymona i Koreksona. Jak ktoś zginął, nie lećcie na tą miejscówkę, bo będziecie przeszkadzać. Pojedźcie sobie gdzieś indziej. Tutaj nikogo. Tutaj? Kurde, tu jest naprawdę dużo sprytnych miejsc do schowania się. A mnie to martwi. No nawet tutaj nikogo nie było. Dobra, poszukajmy teraz w środku trochę. Albo jeszcze tutaj warto sprawdzić. Fak, trochę nie przemyślałem tego, tu jest naprawdę dużo miejscówek. I ktoś tędy biegł, bo nie ma amunicji przy strzelbie. Właśnie. Korekson. Jak to miejsce był Korekson? Na pierwszym, znowu nie mieliśmy racji. Szymon, wygrałeś, zostaj tam gdzie jesteś, muszę cię znaleźć teraz. Dobra. Koreksona na razie nie odmontowuję, dopóki go nie znajdę. O, ktoś jest odciszony w ogóle. Szymon. Nie Koreksona, tylko tego. Kurde, Szymona. Szymon znaczy. Nie wiem, czy powiedziałem Korekson, czy Szymon. Ale zostań tam, gdzie jesteś. To nie jest nielegalne, żeby szukać kładem. Chyba. Ja bym go znalazł. Donate. Będziesz mógł zagrać, kreator. Nie ma problemu. Wsparł kanał kwotą 10.00 PLN. Siema Kucy, dawno nie wysłałem donate, byłem, czy będę mógł grać w następnej rundzie. Jasny, kreator, już dosłownie w następnej rundzie będziesz grał. Dziękuję ci bardzo za dyszkę. Dobra. To jest bardzo szczegółowe miejsce, więc nie będzie łatwo znaleźć kogoś. Okej, tu go nie ma. Witam. Dobra, Szymon, powiedz coś. Halo? Słuchaj mnie? Słychać. Jezu, jaki stresik był. Chciałbym pozdrowić swojego brata, kolegę, Mateusza, moich rodziców i tyle. Dobra, gratuluję. Dzięki za gierkę wszystkim. Ja już uciekam do następnej ekipki. Dobra, zobaczmy jak tam odpowiedzi. Większość poszła na Patogame. Na drugim miejscu Kreator, na trzecim Wertes. Ciekawe. A ja obstawiam, że będzie dokładnie odwrotnie. Coś mi się wydaje, że Wertesa znajdę jako ostatniego. Znowu obstawiam, że wszystko będzie dokładnie odwrotnie. Zobaczymy, czy będę miał rację. Dokładnie odwrotnie niż podaliście. Dobra, jak tam stoper? Minuta 30. Tak, mogę kliknąć. Dobra. Szukam. Wypiję to sobie, żeby ktoś mnie przypadkiem nie próbował zabić. Dobra, szukamy. No nikogo nie ma. A tam coś chyba widziałem. Nie. Jednak nie. Dobra. Nie wiem, jak będziemy szukać z której strony. Z tej czy z tej. Tu muszę zawsze sprawdzać teraz. To jest dobra kryjówka. Można łatwo schować. Po drzwiach można skoczyć. Patrzcie. Próbuję to zrobić teraz. Te drzwi i tutaj. Nie, wiem, że się da. Ale nie potrafię tego zrobić teraz. Na pewno się da. Już tam skakiwałem. O, dało się. I tam można się fajnie schować. Ale to nie u mnie, bo ja już znam to. Hehehe. A, sprawdźmy wszystkie kontenery. O właśnie. Dobra, Wertes, czyli źle obstawiłem. Ja tak mieliście rację, że Wertes został najmniej. Soka. Dobra, może pierwszy raz uda wam się czat odgadnąć dobrą kolejność, bo jeszcze dzisiaj żaden nie zgadli się. Kto zginął, to niech leci na inną miejscówkę, bo kroki będą mi przeszkadzać. Miałem też trochę poszukać po zewnętrznej, bo na pewno ktoś do jakiegoś krzaka wlazł. To sobie zrób na Discordzie rangę dla osób, które wygrały chowanego. O, za dużo, bo tak... Lol. Ha, to... Dobra, czyli kto wygrał? Pato, zostawiliście najwięcej. Coś znowu wam się nie udało. Dobra, gratulacje kreator, zostań tam gdzie jesteś, chcę cię znaleźć. O, już cię znalazłem, nevermind. Dobra. Możesz coś powiedzieć w nagrodę teraz. Tylko zleć do mnie najpierw, będzie fajniejsze na odcinku. Sorry, Pato. Dobra. Nie masz mikrofonu? Hm? No już kogoś nikogo nie ma. Ale czyj? Kucykacy. Jeszcze nie słyszałem takiej odmiany mojego niku. Dobra, dzięki. Dobra, wyłączamy. Na pierwszym miejscu będzie Andrzej, na drugim miejscu postawicie Danona i na trzecim miejscu Kubicioksa. No zobaczymy, czy się sprawdzi. Jak tam czas? 20 sekund wam zostało. Pięć. Dobra, szukam. Let's go. Nikogo. O! Mam pierwszą osobę. Ale ci ogon urósł. Nie mam pojęcia, kto to jest, bo miał nick streamer. Nie wiem, kto to był. Dobra, ale pierwsza osoba padła. Czemu to nie trafia? Budanon? Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie szukać. Jak już zginęliście, odlećcie stąd, bo będą mi kroki przeszkadzały. Może po tych wieżach będę szukał bardziej. Tam się nie da wskoczyć. Raczej nie mogli schować, bym ich słyszał. Nie będzie łatwo. Kurde, no naprawdę nie będzie łatwo. Ja bym powiedział, że będzie wciul ciężko. A do krzaka nikt nie wlazł. Na szczęście. O. Kubicioksa, dobra. Czyli wygrał... Andrzej? Wait, kto wygrał? Andrzej chyba wygrał. Prawda? No dobra, nie będę go zabijał. Tutaj siedział? Tutaj był. Możesz coś powiedzieć, jesteś odmutowany. Nie masz mikrofonu? To zatańcz chociaż coś. Aha, to wszystkie rzeczy akurat to. No dobra, gratulacje dla Andrze. O, Infinity Daba dał. Dzięki za gierkę, chłopaki. Idę dalej. Właśnie, jak tam było obstawione? Najwięcej dostał Koluk na drugim... O, to Koluk to już chyba, jak mu wywaliło Fortnite'a, to już chyba przegrane. Bajdziok na drugim miejscu, na trzecim Lord Kaszka. Zobaczymy jak pójdzie. Tutaj mam OP miejscówkę. Ale ciebie wywaliło, tak, Koluk? Jest tylko dwóch do znalezienia. To z wewnętrznej ich nie mogę znaleźć. O, coś chyba słyszałem przez chwilę. Jakieś tupu. Nie jestem pewny. Przepatrzeć, czy na dachach nie siedzą, ale nie ma ich. Kurde. Przez tyle czasu nie znalazłem żadnego. Znaczy, że łatwo ich nie znajdę. O, są niewyciszeni. I teraz. Koluga nie mogę wyciszyć, bo go nie ma. Kiedy następny stream z widzami? Nie wiem, a raczej nie prędko, skoro dopiero teraz jest. Staram się nie robić ich bardzo często. To też one są dużo dłuższe i dużo więcej wymagają wysiłku. Widzicie, jak ciężko czasami jest dobrać graczy do gry. Jak niestety niektórzy nie ogarniają dwóch prostych operacji. No problem mam, nie mogę ich znaleźć. Żadnego z nich. Tak. No nie. Jak mam ich znaleźć? Sprawdzaj dachy? No patrzę zawsze na dachy. Też musieli się jakoś tam dostać najpierw, nie? O, super. Sprawdzałem. Jak tam czas? Aha, nawet go nie odpaliłem, super. Bardzo mądry kucykacy. Ten wózek zawsze tu stał? Nie, no to chyba sprawdzałem. Będzie Assassin's Creed? Nie, dzisiaj nie. Muszę zamontować film. Kurde no. Za grubo jestem, nie przycisnęcie. No kurde, całą miejscówkę przyszedłem i nie ma ich. Czego nie sprawdziłem? Tego domu nie sprawdziłem dokładnie? Myślałem, że ktoś jest tak sprytny, że się nie ruszył po prostu z początkowego miejsca. Jak się zebraliśmy. To było całkiem sprytne w sumie. Ale nie do końca zgodne z zasadami w sumie. No ale w sumie dostał się tam naturalnie, nie? Kurde! Ile czasu? Podejrzewam, że za jakieś 20 sekund mi się skończy. Bo nie sprawdzałem, jaki jest czas. Także daję sobie jeszcze jakieś 10 sekund. Jeśli nie znajdę nikogo te 10 sekund, to jest koniec czasu dla mnie. To znaczy, że obaj wygrali. No kurde no. Dobra, poddaję się. Czas mi się skończył. No już do tych 3 minut. No nie ma szans. Dobra. Poddaję się, obaj wygraliście. Bajdziok i Lord wygraliście w wyznaczonym czasie. Ja się poddaję. No i generalnie chciałbym, żebyście pokazali mi, gdzie jesteście, albo powiedzieli po prostu. Powiedzcie mi, zostańcie. Ja wiem co, jesteście odmutowani teraz. Tak, ja jestem kamieniem tutaj, w tej restauracji. I Kaszka też. Jesteśmy w jednym budynku. O, tutaj. Gdzie byliście? Pokażcie mi. Ja na początku... Obaj byliście tutaj? Tak. Ja byłem tutaj w kiblu schowany. No. Tutaj za kranem. I ja już sądziłem, że jest tego... Bo Kaszka ma tak dobrą kampę, że ja nie myślałem, że tego ja przegram. Pan był tam, a ja tutaj na górze. Czyli obaj byliście tutaj na górze, tak? Nie, Kaszka był tutaj w kiblu. I ja tutaj nie wchodziłem? I ja tutaj nie wchodziłem? Tak. Nie. Ja byłem na górze, on wszedł na dół. O kurde. Nie. To moje własne gapiostwo tak naprawdę. Dobra, gratuluję wam obu zwycięstwa. Możecie coś powiedzieć na streamie, co chcecie. Ja chciałbym pozdrowić mojego kolegę, który na pewno to obejrzy. Czyli mu po prostu podejście do Discorda, jeżeli nie będzie oglądał, to po prostu będę mu spamił. Dobra. Ty, Lord? Zastanawiam się. Chcę pozdrowić mojego brata. mały nic więcej. Okej. Okej, to brat pozdrowiony. Dobra. To dzięki za gierkę. Ja uciekam. Pa!